Kolejny poranek naszego życia prowadzi nas do Słowa Bożego z listu do Hebrajczyków, z 12 rozdziału, pierwsze 3 wersety. Czytamy ten tekst. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. Drodzy przyjaciele, zaczynamy kolejny dzień. Przed nami wiele wyzwań, wiele spraw, przed nami praca, przed nami zajęcia w rodzinie, być może szkoła, być może zajęcia na uczelni, a być może akurat masz czas urlopu, odpoczynku. Tak czy inaczej, staniesz dzisiaj do wyścigu. Przed tobą jest kilkanaście godzin dnia, które na pewno będziesz chciała w jak najlepszy sposób przeżyć. Ale pamiętaj, jak mówi Słowo Boże, także i dzisiaj grzech będzie chciał się usiedlić. Grzech będzie chciał znaleźć się na drodze twojego życia. Grzech będzie chciał ściągnąć cię z tej drogi, którą jest Jezus Chrystus. Biblia zachęca, zrzuć z siebie wszelki ciężar. Zanim wyjdziesz ze swojego domu, zrzuć z siebie wszelki ciężar. Jak to zrobić? W modlitwie. Stań przed swoim Bogiem i wyznaj mu wszelki ciężar, który nosisz w swoim sercu. On zlituje się nad tobą. On wyciągnie swoją rękę, aby cię pobłogosławić, aby cię wesprzeć. A wtedy spokojnie otwórz drzwi i wyjdź. Kiedy będziesz szedł swoją drogą, patrz na Jezusa. Patrz na tego, który jest sprawcą twojej wiary. Czy wierzysz w Jezusa? Jeśli w Niego wierzysz, to pamiętaj, że to On dotknął twojego serca, że to On wyrwał cię z grzechu, że to On zlitował się nad tobą, że to On oczyścił cię swoją własną krwią i uczynił cię dziedzicem królestwa. Patrz na Jezusa przez cały dzień. On jest sprawcą twojej wiary, ale i On jest tym, który dokończy twoją wiarę, dokończy dzieła twojej wiary. Nie martw się. Nie bój się, nie lękaj się, ponieważ On przez cały czas jest z tobą. A jeśli cię spotka coś złego, jeśli ktoś niesprawiedliwie cię zaatakuje, jeśli ktoś uczyni ci krzywdę, to nadal patrz na Jezusa. Patrz na Jego krzyż. Patrz na hańbę tego krzyża. Ten, który nie zasłużył sobie ani na krzyż, ani na śmierć. Ten, który jest stwórcą wszystkiego, ten, który jest dawcą życia, został potraktowany przez nas ludzi z najwyższą podłością. Nie zasłużył na to, ale to mu uczyniliśmy. Ale on to zniósł wszystko. On powstał z martwych, on wstąpił na niebiosa i dzisiaj siedzi po prawicy Ojca, a Biblia objawia nam, że On tam wstawia się za każdym, kto Mu uwierzył.
jakże wielkiego mamy i wspaniałego obrońcę, jakże wielkiego i wspaniałego kapłana, który wstawia się za nami. Bądźmy wdzięczni naszemu Bogu przez cały ten dzisiejszy dzień. Bądźmy wdzięczni naszemu Bogu. Pomyślcie o tym, który od nas grzeszników zniósł tak wielki sprzeciw, a wtedy nie upadniecie utrudzeni. Nikt z nas nie upadnie utrudzony, dlatego że mocą Jezusa Chrystusa dzisiaj stoisz w życiu. Mocą Jezusa Chrystusa jesteś utwierdzony w swoim życiu. W mocy Jezusa Chrystusa odnosisz zwycięstwo. Nie będziesz pokonany, bo Chrystus jest po twojej stronie. Nie bój się, nie lękaj się. Patrz na Jezusa. Daj się prowadzić Duchowi Świętemu i w Chrystusie znajduj zwycięstwo i nadzieję w każdej sytuacji. Niech nas Bóg błogosławi. Jest z nami przez cały dzień. Amen.